Skargi i niezgody. Nauczanie domowe. 27 lipca. Księga proroka Jeremiasza, rozdział 15, werset 10 oraz od 16 do 21. Biada mi, matko moja, że mnie urodziłaś, męża skargi i niezgody dla całego kraju. Nie pożyczam ani nie daję pożyczki, a wszyscy mi złorzeczą. Ilekroć otrzymywałem Twoje słowo, chłonąłem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością mego serca. Bo imię Twoje zostało wezwane nade mną, Panie Boże zastępów. Nigdy nie zasiadałem w wesołym gronie, by się bawić. Pod Twoją ręką siadałem samotny, bo napełniłeś mnie gniewem. Dlaczego mój ból nie ma granic, a moja rana jest nieuleczalna, niemożliwa do uzdrowienia? Czy będziesz więc dla mnie jakby zwodniczym strumieniem, zwodniczą wodą? Dlatego tak mówi Pan. Jeśli się nawrócisz, dozwolę, byś znów stanął przede mną. Jeśli zaś będziesz czynić to, co szlachetne, bez jakiejkolwiek podłości, będziesz jakby moimi ustami. Wtedy oni się zwrócą ku Tobie, Ty jednak nie będziesz ku nim się zwracał. Uczynię z Ciebie dla tego narodu niezdobyty mur ze spiżu. Będą walczyć z Tobą, lecz Cię nie zwyciężą, bo ja jestem z Tobą, by Cię wspomagać i uwolnić, mówi Pan. Wybawię Cię z rąk złoczyńców i uwolnię Cię z mocy gwałtowników. Jeremiasz próbuje opisać sytuację, w której się znalazł. Gdyby używał dzisiejszych pojęć, mógłby powiedzieć, że znajduje się w pociągu pędzącym do przepaści. Sytuacja jest dramatyczna, a inni podróżni wcale tego nie widzą. Lekceważą ją i mają swoje pomysły zupełnie niepasujące do realiów. Jeremiasz pisze: nigdy nie zasiadałem w wesołym gronie, by się bawić. Pod Twoją ręką siadałem samotny. Nie mam z kim o tym porozmawiać. Wchodzę od czasu do czasu do wagonu restauracyjnego, ale to, co widzę, napełnia mnie jeszcze większą wściekłością. Boże, dlaczego to mnie tak boli? Ich głupota, beztroska, brak przewidywania i brania pod uwagę konsekwencji swych czynów. Dlaczego są tak głusi i tak zarozumiali? A przecież, Boże, ilekroć otrzymywałem Twoje słowo, chłonąłem je, przyjmowałem, stawało się dla mnie pociechą, radością, rozkoszą. Ale gdy tylko je wypowiedziałem, wszędzie reakcją były skargi na mnie i niezgoda w tym miejscu. Gdziekolwiek wejdę i wypowiem słowo, które mi dajesz, wszędzie jest oburzenie, wrzask, pretensje, wyzwiska i kłótnie. Boże, gdy patrzę na swoje serce, ono ciągle krwawi. I jest odpowiedź Boga. Jeżeli się nawrócisz, dozwolę, byś znowu stanął przede mną. Bóg mówi, nawrócenie to jeszcze bardziej przylgnięcie do mnie. I wtedy znów będzie radość z przyjmowania mojego słowa i mojej obecności. Być może jesteś w bardzo trudnej sytuacji. Być może jesteś w bardzo opresyjnej chwili albo bardzo naciskającym środowisku. Być może jesteś jak w pędzącym do przepaści pociągu. Pomódl się i nawróć. I to jest Twoje zadanie. Na nowo stań przed Bogiem, aby Jego słowo, które Ci daje, stawało się w Twoim sercu radością i rozkoszą. Niech Ci w tym błogosławi, w tym samotnym siadaniu pod ręką Boga, On sam, Ojciec, Syn i Duch Święty.